Hej, witajcie drodzy widzowie, Arko 265, kłaniam się nisko i zapraszam was na mecz Legii Warszawa z Widzewią Łódź. Nie, nie Legii! Miało być Legia. No, i bez żadnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. Nie warto, nie warto, miał być widzę. Co za uparte. Nie warta, no. Co za uparte bydle. Przepraszam was, muszę jednak tak zrobić. Dobra, bez hymnu będzie, bo już mówię tak. Dene. W kierunku Kronika, dobrze wyzwolony jednak. Petraszek będzie rzut rożny dla Jagiellonii. Jest na boisku Kupisz, jest na boisku Kupisz. To oni stworzyli gola na 1-0 w meczu z Pogonią Szczecin, w meczu rozgrywanym 2 tygodnie temu. Czekały na okazję do wyrównania starych porachunków. Znaczek. Pomijamy. Jeszcze raz trzech przy piłce. Idę sobie już na morale po prostu. Markual. Markual piłkę wrzucił i piłka się odbiła bez szczęścia dla niego. No, córka tego zrobił. Jakie Warszawa. Widzę, więc nie będziemy piszczeć już. Drodzy Państwo, przed nami wieczór pełen piłkarskich emocji. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Nogowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. No to zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Nie, to już mnie naprawdę zdenerwowało. Moment. Na razie 1-2. Coś się jeszcze może wydarzyć.
Dobra, czekaj moment, bo się już coś pierdzieli. Na razie to się nie udaje, ale w tamtym meczu mogli stracić wiele goli. A czyli stał się też kilka razy fantastycznie. Wybaczcie za hałasę, bo pokłam remont w domu. Treningowe, bo miałem nerwia. Dobra. Teraz tę akcję są coraz bliżej pola karnego. Nie, no nie. Ale może teraz będzie szansa. Próbuje teraz szczęścia. Moja. I broni łatwo i kładą. Pakowska. No teraz to mi o wiele lepiej się gra. I mam ustawę.
piłkę i okazję, by tylko do jednego kolegów. Halo. Przeciwnik liczy pola, ale już po założeniu. Nie mogę, co tu się dzieje. Wysoki presik, byle nie stracić piłki. Tu nie ma wątpliwości, było przewinienie. Rzut wolny. Wow. Myślę, że spalony. No i znowu są przy piłce. Niestety, pewno nie trafiłem. No i po zagrożeniu, dobre. Ładnie teraz w ofensywie mają kilka możliwości rozegrania. Powstrzymany ten atak. Ta akcja wyglądała godnie. Muszą się bardziej pilnować. Okazja! Nie zepsuć go! Uwaga, będzie szansa bramkowa! Skutek, ale piłkę! Nie trafiło to już tylko niebronioną bramkę! Nie straciło panowania! Zobacz ten Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pochodzą bramkami. Otworzył na się wynik. Jest 1-0. Moment. Będzie mu kazać na prawym wahadełku, dodaje dużo energii, daje dużo power, jest właściwie na właściwym miejscu. Zastanawialiśmy się, który dobra, się najlepszy. Dobrze, 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 dobra, obejrzyjmy sobie ten, no dobra. Patrzymy sobie na kosz, jak w tym czasie. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. A, strata piłki.
piłkę teraz. Próbuj indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Raczej nie ma co zbierać, ale tutaj mamy skuteczną interwencję. Wiem, tak. Rzuca w okolice 11 metra. Będzie strzał, uwaga! Zablokowany ten strzał. Rywale naciskają. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odgór na połowie rywala. W tej sytuacji nie musiał się wysilać. Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Nie mam pojęcia, jak tego nie wykorzystał. Nadal prowadzą jednym golem. Takie sytuacje mogą się później zemścić. Gra wstrzymana, a po tym wejściu przeciwnika. Ładny tydzień, zawodnik idzie dalej. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Tak trzeba bronić 16.
Niemcy całkowicie zdominowali posiadanie. Niestety, nie wiemy, czy magii posiadanie piłki, a zadanie trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak przebite, to jest akcja. Teraz poszedł Niemca obrońcami. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Na 11 metr w rogu. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Dobra. Dobra. Przerwa i teraz tak. No i jest po przerwie. Od razu, już. Nie ma co zwlekać. Zmiany. Wesołek. O, dobra, udało się. Ich. Ale w baku też może być wynik. Zabrano do wicie, zabrano do... Nie, Zarosołka, nie? Zarosołka. No i dobra, taką pustę. No i poszedł. No, chyba już jest to. Robi się coraz groźniej. Czy zdoła trafić? Taką okazję na dwubramkowe prowadzenie. Dwa gole przewagi to byłoby już coś, a tak wciąż musi się martwić o końcowy wynik spotkania. To był pomysł. Niewiele zabrakło, ale piłka poza boiskiem. Czas sięgnąć do reszty. Puścić nowe siły na ławę. Czy po prostu
piłkę po tym skoku. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny punkt? Czy będzie z tego bramka? Bramka! Legia Warszawa! Legia zapewnia sobie tą bramką bezpieczną przewagę. Jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. No to mamy 2-0. To się raczej nic nie powinno zdarzyć przez 50. Ostatnie miesiące nic się nie zdarzy złego. Może nie. Udało się odzyskać piłkę po walce. Baku. Sędzia odpisuje spalonego, to wszystko było na granicy. Zostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. I takim podaniem wystawia nerwy kibiców na próbę. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Interwencja najwyższej pasy. Akcja rywala skasowana.
Nie, co prawda hymnu nie było, zaraz będzie hymn tutaj, więc wiedzieliśmy jak. Dobre ustawienie i potrzebna interwencja. Teraz jest niepilnowany. Uwaga, ma szansę. Proszę Państwa, umieszcza piłkę w środku i daje drużynie już trzybramkowe prowadzenie. No. Jestem zadowolony. Johan Cruyff patrzy na tę powtórkę w niebie i się uśmiecha. To była szkoła holenderskiego pressingu w najlepszym wydaniu. Ja uważam, jak dobry wieczór, panowie. Znacie smak, spotkanie kuba na warsztatach. To jest smak, który da się zapomnieć w ogóle? Przede wszystkim to wielka przyjemność dla każdego piłkarza móc występować w klubie, który ma rzesze kibiców, który regularnie nie ma żadnych problemów, zaczynają na trybunach. Zawsze z problemem przemiennym, myślę, że od połowy lat 90., kiedy to Legia i Widzew dominowali ekstraklasę. Dzisiaj Widzew oczywiście wraca do Warszawy, ale widzę jak nigdy wcześniej, od wspomnianych lat 90. drugiej połowy, widzę bardzo równie mocne piłkarze. Przede wszystkim oczywiście rywalizacja kibicowska zawsze była fantastyczna. Jarek, zobacz, jaki młody byłeś. Natomiast teraz mówimy o drużynach, które prezentują bardzo podobny poziom. Graliście, Jarek, przeciwko sobie, graliście w tych meczach właśnie Legia Widzew, chyba też nie najstarszy. Jarek, inny kolor włosów. I rzeczywiście to mecze, które po prostu w pamięci zostają. Tak, na pewno dla piłkarzy. Szczególnie chodzi o to, szczególnie na terenie. I zapytałem się, co jest mnie ślepy, czy... Odwyższyli zatem stan spotkania na 3 do 0. No właśnie, przepraszam bardzo za głosy remontu i nerwy, ale to czasami tak ramy tak denerwuje. No. A po tej udanej interwencji będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. Meczu ligowego nie było. To jest ten powrót. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. No i czerwone. Nie zostawiamy, trudno. Się nie będę cofał. No i po zagrożeniu, dobry odwrót. Może chociaż wynik mi się. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Teraz, czy to się to kończy? Co tu się dzieje? A ten czterdan przewodzi. Widać tutaj jak na dłoni, że może dać skuteczna gra z kontrataku. Patrz na ten strzał, od razu było widać, że piłka wyląduje w bramce. Ręce same kładają się do pracy. Różne rzeczy się zdarzają, a to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte.
nie powiedzieć, że ten mecz wygrają gospodarze. Legia dzisiaj dominuje, nie ma też akcja, popatrzmy. Tak w rzeczywistości było, gdzie dzieje człowiek. Zdomiści, oddają piłkę. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego nie? Nie wiem, czy to liczy. Czy to liczy? Będzie zmiana. Na boisku zameduje się nowy zawodnik. Kończymy sobie mecz Legii z Widzewem. Głęboka ta centra z narożnika. Łapiemy płat, łapiemy. Dobry odbiór. Przeciwnik skręcił szalansko, ale brawa za starania. Dziękuję wam za uwagę. To wszystko na nie. Oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Hej. To przekonujące.